Czyżbyście zauważyli, że mam nowy wspaniały kubek. Hmm. Oczywiście, że mam, ponieważ jestem z X-Menów. Ojeju, to jednak nie są moje prawdziwe kły. Ludzie, ale nie będziemy gadać o X-menach. Tak, będziemy o nich gadać, kiedy indziej spokojnie jeszcze o tym na pewno opowiem, ale dzisiaj gadamy o małpach. O małpach czwechokształtnych, które wcześniej czy później zdominują Ziemię. One już dominowały ziemię dawno, dawno temu, potem niedawno i teraz. Rozpoczynamy nową kampanię, tym razem Królestwo Planety Małp. Uuuu, reżyserem Ziomek, który robił więźnia Labiryntu, o którym większość osób zapomniała. Nie bądźmy negatywnie nastawieni, zwiastuny nudne jak jasna cholera, nic ciekawego w nich nie było, a ja jestem osobą, która kocha Cezara, która kocha trylogię, uważam ją za jedną z najlepszych, jeżeli nie najlepszą trylogię filmową, jaka powstała kiedykolwiek. Tak, Ojciec Chrzestny przegrywa, tak, Władca Pierścieni przegrywa, co prawda są dni, kiedy mówię nie, nie przegrywa, wygrywa, ale to jest dla mnie jedna z najważniejszych także, bo tak cudownie, poważnie, Poprowadzona ta biblijna historia Cezara. Zatem gdy zobaczyłem OK robimy królestwo, ale przeskakujemy 300 lat do przodu i tym razem naszym bohaterem jest Noa, a o Cezarze mało kto pamięta. Czy zatem to znaczy, że ta nowa trylogia, która właśnie się rozpoczyna, daje nam nową nadzieję na świetny, świetny film, świetny nowy uniwersum i rozbudowanie w ciekawy sposób? Moim zdaniem tak. Moim zdaniem idziemy w dobrą stronę, nawet pomimo tego, że gdy tylko swoją brzydką morder wyskakują i pokazują ludzie, to film trochę robi się nudny, trochę robi się nieciekawy. Na szczęście ludzi jest mało, a im mniej ludzi, tym ja jestem bardziej zadowolony. wspominałem, za Królestwo Planety Małp odpowiada Wes Ball, a scenarzystą jest Josh Friedman. I, jak też mówiłem, zaczynamy 300 lat, mniej więcej 300 lat po tym, co wydarzyło się za życia Cezara, czyli ta trylogia dla nas niespecjalnie jest ważna. Wszędzie mamy małpy i poznajemy naszego właśnie Noe, młodego chłopaka, który żyje w swoim klanie i zostaje wciągnięty właściwie w całkiem nowe wydarzenia, ponieważ jego rodzinie coś się dzieje, jego, jego klanowi coś się dzieje, więc on rusza w podróż, w poszukiwaniu swojej rodziny, po drodze spotykając m.in. Rakę, czyli Orangutana, który jeszcze ponoć wierzy w Cezarach, spotykając ludzi właśnie, których wcześniej praktycznie nie widział i tak trafia aż do Proximusa, który chce zbudować coś w stylu królestwa i czy nasz Noah przyłączy się do jego królestwa, co w tym wszystkim ma Nowa, która jest człowiekiem, która jest znacznie bardziej inteligentna niż inni ludzie, co ona ma do tego wszystkiego i czy na końcu będziemy mieli prawdziwe królestwo, będziemy mieli znowu wojnę ludzi z małpami, czy może będzie idylla i wszyscy będą żyć koło siebie. Tak prezentuje się fabuła. I fabuła sama w sobie, jak widzicie, tam jest bardzo dużo tak zwanego build-upu. I dlatego powiedziałem, zwiastuny całkowicie na coś innego nam wskazują. Pierwsze. 30-40 minut filmu. To jest budowanie świata na nowo. Poznajemy naszą, nasz klan, klan orli, gdzie mamy szympansy, które specjalizują się w szkoleniu orłów, w budowaniu więzi z orłami. Żyją w takiej przepięknej, fajnej, idyllicznej idyllicznej wioseczce w Klanie, gdzie jest trudno powiedzieć, może kilkaset małp. Jednym z etapów jest, jest coś takiego jak rytuał przejścia młodych, e, młodych szympanców, że wtedy one e, muszą znaleźć sobie jajo, orła. Więc jesteśmy w takim malutkim światku, który bardzo fajnie nie idzie nieustannie e, ekspozycją, tylko w, wkręcamy się w ten świat uczenie się zasad, folkloru, praw, i to jest dla mnie najlepsza część filmu. Zdecydowanie najlepsza część filmu. Obserwujemy Noe, jego relacje z ojcem, i jego relacje z przyjaciółmi. Te relacje są na tyle skomplikowane, że nie czujesz, a to jest ten nieudacznik, którego ojciec jest ważny. Nie. A to jest ten buńczuczny, który próbuje wszystkim coś innego pokazać. Nie. To jest, to jest niesamowite, ale to jest bardzo zwykły chłopak. I to jest fajne odróżnienie w naszej poprzedniej trylogii, że dostajemy zwykłego. Chłopaka, który jest bardzo często w szoku z tym, co się dzieje. Te nowe rzeczy dla niego są, są ogromnymi niespodziankami i on nie jest na to gotowy, niejako. On potrzebuje przejść sporą drogę, żeby coś nowego zrozumieć. To jest fajne. Mi się bardzo podoba to, że idziemy w tę stronę, bo dzięki temu możemy wykorzystać tropy kilku rodzajów filmów. I w tym filmie, jeżeli jesteś fanem ogólnie filmu, to na przykład wyłapiesz, a, tutaj robimy schemat, który widzieliśmy w Parku Rajskim 2, The Lost World, gdzie mamy nasze postaci, które przylatują niby tylko odebrać e, doktor, uratować ją, patrzą, a tam przyjeżdżają źli Amerykanie, zaczynają strzelać do dinozaurów. I mamy taką scenę, jak oni strzelają do dinozaurów i w tym momencie e, nasz Jeff Goldblum mówi, kuwa, to nie jest dobre. To nie jest dobre, musimy interweniować. No nie? Mamy też... E, taką sytuację. Mamy też takie filmy, w których mamy opowieść o tym, że ja sobie jestem zwykłym typkiem, mieszkającym na przykład w RPA i sobie, no, zresztą kraj Freedom, troszeczkę będzie, będę takim białym typkiem, nagle patrzę, O kuwa! Oni ich tam mordują. O Jezus Maria, apartheid jest prawdziwy. I nagle zmieniam swoją perspektywę. Albo jestem sobie osobą, która wyrusza do Afryki, żeby poznać piękno tego kraju, jakiegoś tam kraju w Afryce i nagle patrzę, o Jezu, kłusownicy i ja chcę stanąć po stronie zwierząt i w ogóle. Więc jestem taki element naiwności, szczególnie na początku naszych bohaterów i zderzenia z tym, że świat jest taki dużo bardziej brutalny, dużo bardziej smutny, dużo bardziej mroczny. Że idylla, że to piękne królestwo, o którym marzył sobie jeszcze Cezar, takie miejsce, gdzie małpa będzie, małpa nie zabije, małpy. E, Apes together, strong, że to wcale nie jest marzenie, które tak łatwo dało się zrealizować. Że jednak zaczęły tworzyć się różne grupki, które zaczęły inaczej, w cudzysłowie, ewoluować. I one sobie żyją w takich, takich malutkich enklawach, tyle, no nie? I one nie mają kontaktu, a tu nagle zaczyna się kontaktować, zaczynają się dziać dziwne, e, dziwne rzeczy, ponieważ. Ta idea Cezara poszła w różne strony w zależności od tego, kto ją czytał, kto ją czytał, kto ją słuchał, kto ją brał, kto jak ją interpretował. I tutaj wkraczamy troszeczkę do, do drugiej części filmu, a także do zakończenia, czyli do tego, co dla mnie było najmocniejsze w trylogii. Trylogia, trylo a właściwie duologia Matarifsa, bo jeżeli weźmiemy pierwszą część, to nie, to nie jest Matariffsa, ale powiedzmy trylogia Matarifsa była opowieścią Mojżesza. To było wyprowadzenie ludzi z Egiptu, wyprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej. On nie mógł już tam wejść, ale na górze synaj spoczął. Zobaczywszy Ziemię Obiecaną, to jest facet, który nie mógł wejść, ponieważ w pewnym momencie sam przekroczył granicę, zabijając Kobę. Wiecie, to jest historia religijna, pokazująca powstanie religii. I trzeba przyznać Wesowi Bolowi i Zoszowi Friedmanowi, że ten element udaje im się tutaj. Piąć, że weźmiemy tutaj element protoreligijny, czyli jak nauki Cezara są odczytywane przez różne małpy, jak jego imię jest wykrzykiwane przez niektóre małpy w bardzo złych, można by powiedzieć, celach. Czyli jak religia, tak jak mieliśmy tutaj tworzony mit założycielski w pierwszej trylogii, tak teraz obserwujemy, jak mit założycielski może być wypaczony. Aczkolwiek, czy na pewno wypaczony? Bo też jest dosyć ciekawe to, że gdy już dostajemy naszego złoczyńcę, czyli naszego Proximusa, Proximusa Cezara, bo tak się nazywa, jak miał nazwisko, to... On, co prawda, ma zdecydowanie za mało czasu antenowego, ale wcale nie jest w 100% negatywną postacią. W sensie, tak, będziemy mieli, a tutaj jest okrutny, a tutaj jest troszeczkę dyspotem i tak dalej. Ale jest na tyle jego logika dla nas zrozumiała, że ja rozumiem z jego perspektywy, że on jest bohaterem. Ja rozumiem nawet dla nas, że nie do końca jest, poza, właściwie poza zakończeniem, które trochę jest najsłabsze, to jest naprawdę zrozumiałe, co on robi. Jest to mega zrozumiałe, także z punktu widzenia zakończenia. Tak naprawdę na zakończeniu, moim zdaniem, które u, troszeczkę usprawiedliwia to, co robił, e, to, co robił Proximus. Więc dostajemy ten element religii, który bardzo fajnie daje się tutaj w, e, odegrać na zasadzie, o, to są jakieś takie sekty, to są jakieś odczytania, kto ma rację, czy to jest bardziej Cezar jako, jako narzędzie, czy to jest idea, która powinna przeżyć w nacji, i tak dalej. Super. To naprawdę w tym filmie działa. Jak go powiedziałem, 41 minut, super. Także nawet do momentu, gdy pojawia się Freya. E, Freya Alan grająca nowe, a właściwie May, która jest na początku, pojawia się jako dzika osoba, jeszcze nie wiemy, że ona jest mądrzejsza niż inne, to co wiemy z wszystkich zwiastunów. I tam dopóki nie musi mówić, dopóki nie musi grać inteligentną osobę. Ja, ja nie chcę jej w żaden sposób obrazić, ale to wychodzi jej nieźle. Gdy zaczyna już grać osobę, w cudzysłowie, normalną, taką mądrzejszą, tutaj. Jej aktorstwo nie błyszczy. Szczególnie w porównaniu do naszych, do naszych małp, które są świetne. Tutaj Kevin Durant w roli Proximusa błyszcz rządzi, ale im więcej mamy jej i film gdzieś koło po godzinie zaczyna myśleć, a to może zaczniemy trochę więcej o niej opowiadać i o jej motywacji, tym bardziej ja jestem znużony, ponieważ pojawia się ten element, czy chodzi tutaj nam tylko małpy versus małpy, czy małpy versus małpy versus człowiek. I ten element człowieka, wyraźnie dla producentów, jest niezwykle ważny, że my musimy skupić się na ludziach, chociaż odrobinkę nawiązać do rzeczy, które może były w pierwszych filmach, bo ten film stoi tak pomiędzy, pomiędzy starymi starymi filmami, a pomiędzy nową trylogią Matarifsa. I on wyraźnie chce powiedzieć, ale my pójdziemy trochę w tę stronę, czego moim zdaniem my nie chcemy. Mamy już technologię, że możemy mieć cały film z samymi małpami, i to jest najciekawsze w tym filmie. Wątek, jak wykorzystywana jest wiedza od ludzi. Super. Wątek, czy polujemy na ludzi, czy traktujemy ich dobrze, super. Ale wątek ludzi, którzy planują odebrać swoje? O Jezus Maria, naprawdę mieliśmy to w drugiej części, mieliśmy to w trzeciej części u Rozwiązaliśmy to, my tego już nie chcemy. To naprawdę sprawia, że zakończenie, choć bardzo ciekawe, to nie jest dla mnie. Nie wybrzmiewa tak mocno. Nie wybrzmiewa, bo dostajemy. Aha! Będzie druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma część. Ponoć producenci przewidzieli dziewięć części. Okej? Okay. I zamiast skupić się. O kurwa, a dlaczego nasz bohater nie idzie w tę stronę? Nie wraca do tego miejsca, bo przecież tam masz coś, co jest właśnie podręcznikiem edukacyjnym. Ktoś by powiedział: no Dobra, jakim podręcznikiem? Tam jest podręcznik, który można naprawdę dużo wykorzystać. I. Dochodzimy tutaj do, 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 do moim zdaniem troszeczkę dylematu tej części, że ona wie, że najlepiej działa jako studium bohaterów, jako studium młodego chłopaka, który zostaje... Na, na którym ciąży zbyt duże, duża odpowiedzialność i musi ją udźwignąć. Młodego króla. Wyraźnie są tutaj takie sceny, że będzie być ok, jest tutaj element trochę króla lwa i tych historii o młodych królach, którzy królami nie chcieli być, a nasz Noa królem zdecydowanie nie chce być i o tym, jak oni przyjmowali swoją odpowiedzialność. Tak, znamy to, widzieliśmy to. Zresztą Cezar to samo, troszeczkę był takim, on nie chciał być liderem wszystkich, prawda? Ale... Ciekawsze jest to, gdy zaczynamy porównywać i zderzać troszeczkę ideologię naszych małp. Więc to są te dwie świetne rzeczy i nagle reżyser mówi, a właściwie moim zdaniem producenci mówią, pamiętaj, więcej ludzi, więcej ludzi, we ludzie, broń pokaż, uu, uu. Nie, to naprawdę nie jest tutaj, nie jest tutaj potrzebne. Nie jest też, bo, bo przez czas, który poświęcamy chociażby naszej mej i ludziom ogólnie, to tracimy na negatywnych postaciach. Poza Proximusem, który... Ma niezwykle mało czasu, pojawia się bardzo późno w filmie. Nie mamy nikogo, kto dostaje z, nazwijmy to, postaci negatywnych. Żadnej uwagi, żadnego czasu, żadnego... Wiecie, tam nie ma takiego momentu, że aha, ja rozumiem, że Proximus, powiedzmy, jest zły, ale dlaczego ktoś mu pomaga? Dlaczego ten wielki gory mu pomaga? Za cholerę. Nie będziecie mogli powiedzieć, aha, zrozumiałem jego motywację. A nie, jest zły i krzyczy. Mm. Nie ma żadnej postaci ze świata Proximus'a poza jednym człowiekiem, która próbowałaby, którą my moglibyśmy powiedzieć, OK, rozumiem, że on jest po jego stronie i jego podejście jest w miarę zrozumiałe. Nie, za cholerę tego nie rozumiemy. I to jest szkoda. To jest szkoda, ponieważ ten film, mimo tego, że trwa dwie godziny z kawałkiem, to on mógłby znaleźć na to miejsce. Ale to brzmi, jakbym narzekał, jakbym na końcu mówił: Nie, 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 film beznadziejny. Nie, w żadnym wypadku. Film jest. Bardzo dobry, nie jest dobry na poziomie pierwszych części, trzech części planety Małp. Ma trochę słabe zakończenie, głównie fabularnie, bo wizualnie wygląda znakomicie. Efekty są przepiękne i to, że nie próbujemy za bardzo powtarzać niektórych, niektórych walk tego, co dostaliśmy już wcześniej, to naprawdę robi robotę. Czasami czuję przy skakaniu Małp, że jest to zbyt lekkie, ale to jest. To jest jedyna rzecz, która mi gdzieś tam przeszkadza. Podoba mi się to, że pokazaliśmy, że przez 300 lat małpy niektóre odeszły na przykład od wody albo odeszły od, od pewnego miejsca życia i skoro 300 lat żyły w konkretnym miejscu, to niektórych rzeczy nie pamiętają, nie znają, nie wiedzą, ponieważ ta wiedza tak fajnie się rozproszyła. To jest moim zdaniem bardzo ciekawe i to jest najmocniejszą stroną tego filmu. Pokazanie tego uniwersum rozwijającego się 300 lat później. To, że to jest sequel baiting, ok, jest tam całkiem sporo inteligentnych treści, kilka przeuroczych żartów, przeuroczych, które zresztą potem będą ładnie wykorzystane I bardzo ładna strzelba Czechowa, o której nie będę e, mówił, ale wiemy, że ona na końcu musi się pojawić. I ogólnie nawet muzyka, która co rusz nawiązuje do muzyki e, z filmów mata, mata rifsa, czyli Michaela Giacchino, który robił naprawdę znakomitą robotę. Zatem Jakub Blockbuster Letni... Dobrze, to nie jest poziom inteligencji i takiej szczerze takiej introspekcji, którą robił Andy Sarkis, ale jesteśmy na dobrej drodze i jest to porządny kawał Małpiego filmu. I to Małpiego przez duże M. Czy jest to królestwo? Może nie, ale na pewno księstwo planety Małp. Dajcie mi na tym znać. Czy Wam się film podobał? Która postać dla Was najciekawsza? Oczywiście pewne sceny, kto umarł, nie umarł, to zostawiam na bok moim zdaniem warto film obejrzeć, warto się na niego wybrać, czekam na wasze komentarze, powiedzcie mi swoją drogą co się stało, bo mi wyłączyło się nagrywanie tutaj, ale tu widzę, że się nagrywam co się stało, czy wam przeskoczyło przekroczył obaw, bo ja nie będę tego obrazu zmieniał, ja zaczynam zmieniać podejście do recenzji, po prostu gadam z wami i tyle będzie to bardzo vlogowe i ja nie będę udawał, że vlogowy nie jestem dziękuję wam bardzo jeszcze raz za obejrzenie tych, którzy czekali jeszcze na informacje, jeżeli oglądacie, tak, trzeba zrobić live'a o X-Men 97 i trzeba zrobić materiał, spoiler o 97 Spodziewajcie się informacji niedługo na kanale, a jeżeli, jeżeli jesteście tutaj już dawno, dawno, dawno po finale sezonu jesteście, to prawdopodobnie poszukajcie w filmikach, a materiał ten znajdziecie. Ja Wam bardzo raz jeszcze dziękuję za obejrzenie materiału. Widzimy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.